Nie, no w zasadzie pan odpowiedział. No to jest taka pozytywna dla nas informacja, dla tych osób, gdzie albo czekają na WZ-kę, albo miały zawieszoną tą WZ-kę. No z tego, co pan powiedział, to zawieszenie dotyczy tylko tych 5 WZ-ek tej pani, nieważne nazwiska, ale dotyczy jednego sporadycznego przypadku, także mam nadzieję, że jeżeli to nie będzie sprzeczne z tam planami geologicznymi, oceną terenu, no to one, jak to się mówi, przejdą. Taką dostałem deklarację od pana dyrektora. Każda WZ-ka nowa, która nadejdzie, najpierw idzie opiniowana do planu, do biura planowania. Tam zadecydują, a pozytywnie bądź negatywnie. A czy pan się nie orientuje, jaki termin na odpowiedź? Ja wiem, że to do 9 miesięcy w sumie można oczekiwać takiego terminu, ale wobec tego, że plany geologiczne już powstały i można jednoznacznie określić, który teren no jest, nadaje się pod budowę, który nie, od strony geologicznej, czy, a to był jeden z takich argumentów no, urzędu, że prawda, tak długo to trwa i tak dalej. W tej chwili to odpadło, bo to co wiemy tam z komisji, plany te są, czy powstały na dniach. Jaki termin na odpowiedź można by się spodziewać? Ja wiem, że to jest pytanie poza trochę pana kompetencjami, ale czasami można z tym, tak że jak pan wie, pan był w Rajsku na spotkaniu w szkole? W Rajsku chyba nie. Nie, bo tam było spotkanie i tam jest sprawa osuwisk, bo okazało się, że nie wszystkie osuwiska są tak pewne, że to są osuwiska, bo tego samego urzędu były sprzeczne opinie. A no to zawsze geologiczna opinia też nie jest jednoznaczna, ale to akurat nieładnie powiem, nie interesuje. Bo ja nie mam takiego przypadku i no dobrze, no to dziękuję, to proszę wyjaśnię. Dziękuję bardzo, rozumiem, że to jest tyle w temacie pańskiego zapytań, wystąpień. Tak, ewentualnie to już tam prywatnie się dopytam pana, jak to wygląda w szczegółach, ale ogólnie jestem zadowolony z tej odpowiedzi. Dziękuję. To mnie to też cieszy. Może pan też równocześnie przychodzić, uczestniczyć jako obserwator, ale też oczywiście z możliwością wypowiedzi w posiedzeniach Komisji Planowania Przestrzennego, który pan radny Andrzej Jończyk jest przewodniczącym. To musiałby pan chyba z panem radnym drogą mailową, telefoniczną kontaktować się, kiedy takie posiedzenia mają miejsce. Dziękuję panu serdecznie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Moi mieszkańcy.